Moi drodzy, rozważamy list do Efezjan, list napisany w więzieniu, list objawiający chwałę Jezusa, Jego zwycięstwo i chwałę Kościoła. I mówiliśmy w ostatnim czasie, w niedzielę, mówiłem, że mamy, właściwie nie ja, ale list do Efezjan tak mówi, że jesteśmy wezwani do tego, abyśmy postępowali, jak przystoi na nasze powołanie. Jest tu mowa także o pokorze, o łagodności, z cierpliwością, znosząc jedni drugich, ale koncentrowałem się na tym i to rozważaliśmy, aby starać się zachować jedność ducha spójni w związce pokoju. I chcemy dalej kontynuować rozważanie tego listu, bo on ma tą pierwszą taką część bardzo ważną, duchową, powiedziałbym teologiczną. Coś dokonuje się, Bóg coś dokonał w Chrystusie dla nas i mamy o tym wiedzieć, mamy wierzyć, mamy ufać. I ja wierzę, że każdy, kto doświadcza zbawienia, doświadcza przebaczenia grzechów, ma tą świadomość, że znalazł się w Nim, znalazł się w Chrystusie. A ta druga część od 4 rozdziału jest poświęcona bardzo praktycznemu naszemu postępowaniu, naszemu życiu na co dzień. I chciałbym dzisiaj skoncentrować się na tym fragmencie od 11 do 16 wiersza, uwzględniając jeszcze wcześniejsze. Może przeczytam cały ten fragment od 7 wiersza 4 rozdziału. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Moi drodzy, kiedy mówimy o Kościele, kiedy mówimy o tym zgromadzeniu świętych, to mamy tą świadomość, że to sam Pan Jezus buduje swój Kościół tak, jak On go chce. W pierwszej kolejności chcę jeszcze raz przypomnieć, zwrócić uwagę, i to tak zaczyna się ten wiersz 7. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Inaczej mówiąc, każdy z nas ma pewną miarę łaski. Ta miara łaski to nie jest tylko łaska ku zbawieniu, ale ta miara łaski jest nam dana, abyśmy mogli żyć i służyć żywemu Bogu. Podobnie jak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wierszu 3, gdzie mówi o mierze wiary, że każdy z nas otrzymał od Boga miarę wiary. Czasami nam się wydaje, że nasza wiara gdzieś znika, że wydaje nam się, że może ja już nie mam wiary, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że masz miarę wiary daną ci przez Boga. To jest wiara, przez którą uchwyciłeś się Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale też jest to ta miara wiary, która pozwala ci brać do swojego życia Słowo Boga i żyć według tego Słowa. Wiara jest depozytem danym nam, dlatego Paweł mówi o tym, że on wiarę zachował. Piotr mówi i Juda mówi, podejmujcie bój o wiarę raz świętym podaną. Wiara jest
czymś, co wynika z Bożej łaski, Bożego działania w twoim i w moim życiu i tą miarę wiary mamy, aby zgodnie z tą miarą wiary żyć, czerpać z Boga, czerpać z Bożego Słowa i służyć. Słowo Boże także powiedzieliśmy, że wyznaczył, list do Koryntian 12:8, że każdemu z nas wyznaczył miejsce, każdemu członkowi, abyśmy usługiwali według miejsca, które nam przeznaczył. A więc mamy tego, który w liście do Efezjan trzykrotnie, jeśli się nie mylę, trzykrotnie jest wspomniane, że Chrystus jest głową. I ta głowa ma swój plan, Jezus Chrystus, i On udziela według tego błogosławieństwa. Każdemu i miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa każdemu. I teraz mamy takie jakby wtrącone dziwne rzeczy, dziwne miejsce, ale myślę, że łączy się z tą miarą łaski, która jest udzielona każdemu z nas. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Zwróćcie uwagę, tam jest powiedziane o mierze łaski, która jest dana każdemu z nas, a tutaj znowu, że obdarzył ludzi darami. Zastanawiam się, o jakich ludzi chodzi, ale myślę, że wszyscy myślimy i mamy to zrozumienie, że to nie chodzi o ludzi tego świata, ale obdarzył tych, których wziął jako jeńców i ich obdarzył darami. Tu jest nawiązanie do psalmu 68, mówiąc o tym, że Bóg wstępuje z Synaju i idzie na Syjon, do Jerozolimy. Idzie i bierze z sobą jeńców, ale ci jeńcy idą w tym triumfalnym pochodzie zwycięzcy Boga i ci jeńcy muszą jakby płacić, dawać haracz temu, który jest zwycięzcą, dawać dary temu, który jest zwycięzcą. Ale apostoł Paweł zmienia tutaj to miejsce i mówi, ale kiedy Chrystus jest zwycięzcą w twoim i w moim życiu, kiedy Chrystus bierze ciebie i mnie w niewolę, to On jest nie tym, który oczekuje, ale On jest tym, który obdarowuje nas darami. A więc tak przynajmniej jedno ze zrozumień tego fragmentu właśnie tak wygląda. Kiedy Jezus wstąpił na wysokość, powiódł jeńców, inaczej mówiąc, wziął nas w swoją niewolę, tych odkupionych i zbawionych, wyzwolił nas z mocy grzechu, diabła, śmierci i poprowadził jak jeńców, albo inaczej jak wyzwoleńców, ale którzy są w Jego służbie. I tych ludzi On obdarował darami. Tak jest przynajmniej jedno zrozumienie tego fragmentu Bożego Słowa. Inne z kolei, inni bibliści tutaj mówią o czymś, troszeczkę inaczej to interpretują. Dalej czytamy, to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. A więc z jednej strony jest takie tłumaczenie, jak mówiłem, z drugiej strony inne troszeczkę mówi o tym, który zanim wjedzie tych jeńców, pierwsze on wstępuje do podziemi. Słowo Boże nam mówi o niebiosach, mówi nam o miejscu na ziemi i mówi nam miejscu pod ziemią, które nazywa Szeolem, po hebrajsku Hadesem, po grecku krainą umarłych. Oto Chrystus wstępuje z nieba na ziemię, a tu jest napisane, że On wstąpił pod ziemię do tego miejsca tam w dole, gdzie są duchy i dusze ludzi umarłych. Bardziej duchy, byśmy powiedzieli, ludzi umarłych. I wtedy, kiedy On tam się znalazł, On później wstąpił na niebiosa. Po co Jezus wstępuje do tego miejsca, do tego miejsca pod ziemią? Wyraźnie by to wskazywało na krainę umarłych, gdzie Jezus ogłosił zaraz po swojej śmierci na krzyżu,
Jest napisane, list do Hebrajczyków mówi, że on w ciele poniósł śmierć, ale w duchu został przywrócony do życia. Wiecie, to co było najbardziej wstrząsającego, przed czym zdragał się Jezus i w Getsemane, i na krzyżu, to to, że w pewnym momencie został oddzielony od swojego Ojca, od Boga. I pamiętacie jedno z jego ostatnich wezwań, to ostatnie było wykonało się, ale to jedno z ostatnich na krzyżu to było: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ja myślę, że Pan Jezus doświadczył coś, wybaczcie, że tak powiem, coś z tego, co jest piekłem, tego oddzielenia od wszechmogącego Boga. Przed tym się wzdragał. Ale z drugiej strony jest napisane, że kiedy on umarł fizycznie, jego duch żył i w duchu zstąpił do podziemi. I tutaj jest znowu takie dużo daje nam do myślenia. Są takie właśnie fragmenty jak ten, którym zastanawiamy się, co autor miał na myśli. I najlepiej byłoby, gdyby apostoł Paweł stanął tutaj i nam wyjaśnił, co miał na myśli, bo jest kilka takich miejsc i w różnych miejscach, w różnych listach, księgach, żebyśmy mogli wiedzieć. Ale przecież mamy tego samego ducha, który jest nauczycielem. Próbujemy wyjaśnić i nie wszystkie miejsca Bożego Słowa są tutaj tak klarowne. Oczywiście to jest takie miejsce, od którego nie zależy twoje i moje zbawienie. Ale daje nam pewne zrozumienie tego, co się wydarzyło, co miało miejsce. I to brzmi także bardzo sensownie i bardzo przekonująco. Oto Chrystus wstępuje do podziemi. Oto Chrystus tam w tej krainie umarłych ogłasza zwycięstwo, które stało się na krzyżu, kiedy umarł. Zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią i nad diabłem. Moi drodzy, diabeł myślał, że w momencie, kiedy zabił Chrystusa na krzyżu, wydawało mu się, że odniósł całkowity triumf. Wydawało mu się, że pokonał Boga. Biblia nam mówi, list do Hebrajczyków w 2 rozdziale od 14 do 18 wiersza, że nasz Pan Jezus Chrystus wyzwolił, może tak, przeczytam cały ten fragment. Skoro zaś dzieci, od 14 wiersza 2 rozdziału, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, jak przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Diabeł myślał, że zadając śmierć Chrystusowi, pokonuje go. A tu się okazało, że Boża mądrość i Boży plan był taki, że w tym momencie, kiedy Chrystus został zabity, ta śmierć, bo jest napisane, że przez śmierć Jezus zniszczył diabła, tego, którym trzymał władzę nad śmiercią. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Oto to, co wydaje się w oczach ludzi klęską, to, co w oczach szatana wydawało się triumfem, a klęską Chrystusa, okazało się zwycięstwem Jezusa Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem i nad tym, który dzierżył, który sprawował władzę nad śmiercią. Pamiętacie, moi drodzy, w objawieniu Jana jest napisane, że w 1 rozdziale od 17 do 19 wiersza, że Jezus mówi, ja mam klucze, tam w naszym tłumaczeniu to jest oddane klucze piekła i śmierci, ale tam jest użyte nie słowo Gehenna, piekło, ale słowo Hades. Jezus mówi, ja mam klucze krainy umarłych i śmierci. Jakby ta śmierć jest czymś innym od samej krainy umarłych duchów. Zresztą jedno i drugie zostanie wrzucone do jeziora ognistego. Na samym końcu będzie całkowity triumf życia nad śmiercią. Ale tam właśnie o tym mówi,
Do tej pory diabeł jakby trzymał ludzi w niewoli, ale Jezus mówi, ja zwyciężyłem, pokonałem śmierć, powstając z martwych, zasiadając po prawicy Bożej i teraz On ma klucze, On ma władzę, On ma autorytet i On wyprowadza i wyzwala tych, którzy byli w lęku przed śmiercią. Pytanie jest, co tam się wydarzyło jeszcze? Bo przecież do tego stąpienia pod ziemię nawiązuje też apostoł Piotr w swoim pierwszym rozdziale i tam czytamy, że w pierwszym liście listu Piotra, w rozdziale 3, wiersz 18, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. I znowu mamy co najmniej ze 2 interpretacje tego fragmentu. Oto ten, który stąpił do podziemi po śmierci w swoim duchu. Pytanie jest, jakim duchom on ogłosił, zwiastował duchom będącym w więzieniu. O jakie duchy tutaj chodzi? I co najmniej są 2 wersje, że jedni odnoszą się to do upadłych aniołów, którzy zostali, wiecie, że w czasach Noego aniołowie przekroczyli wyznaczone im przez Boga granice i brali sobie córki ludzkie za żony. Rodziły się olbrzymy. Zupełnie było to wbrew temu, co Bóg zamierzył. Dlatego jest taki sąd, że ci aniołowie, którzy przekroczyli te wyznaczone granice, zostali właśnie wrzuceni tam do otchłani, a więc jest kraina umarłych i jest otchłań. I w tej to dosłownie apostoł Piotr mówi, że zostali umieszczeni w lochach. Te lochy to są nieprzeniknione ciemności, związani są jakby pętami ciemności. Nie ma, tam jest taka ciemność, że nie są, to jest jak ściana przed nimi. Biblia mówi, że one tam są, aż do czasu sądu są związane i czekają na sąd i to będą później wrzucone do jeziora ognistego. Straszny los. A więc kiedy Jezus stąpił do podziemi, jakim duchom, czy tym aniołom ogłosił triumf, zwycięstwo? A inni mówią, a może to chodziło o duchy ludzi, którzy zginęli w czasie potopu. Im Jezus ogłosił swoje zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, jako świadectwo zbawienia dla tych ludzi. Nie, żeby dać im jakby drugą szansę, ale świadectwo zbawienia, chociaż to jest też ciekawe miejsce, ja może nie będę go rozwijał dalej. W każdym razie tutaj to myślenie jest dwojakie. Jezus stąpił i tam ogłasza zwycięstwo na pewno nad śmiercią, nad szatanem. Zresztą 2 Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 9 też mówi, że Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez dobrą nowinę, przez Ewangelię. Jakkolwiek ci ludzie, którzy... Jeszcze powiem jedno takie wyjaśnienie, że Chrystus stąpił, że to odnosi się, to ogłaszanie Chrystusa dla tych duchów bardziej odnosi się do czegoś, co wydarzyło się w samych czasach Noego, że Duch Chrystusowy działał w życiu Noego, i Noe ogłaszał sąd na świadectwo tym ludziom, których wzywał do upamiętania, a którzy nie chcieli się upamiętać. Podsumowując to, co powiedzieliśmy, mamy takie 2 wyjaśnienia. Albo to, że Chrystus, ten, który wstępuje, wyprowadza jeńców, bierze nas, których wyratował ze śmierci, albo mamy to ogłoszenie całkowitego triumfu Chrystusa tam w tym
w krainie umarłych nad szatanem wobec duchów, czy aniołów, czy ludzi. Jezus wychodzi z tego, powstaje z martwych. I myślę, że tutaj możemy ten ósmy wiersz odnieść i prowadzi nas do chwały tych, których odkupił i ich obdarza darami. Dlaczego możemy się ku temu skłonić? Dlatego, że dalej apostoł Paweł mówi i on jednych ustanowił, jakby kontynuuje to obdarowywanie Kościoła. Każdy, który należy do Chrystusa, znalazł się w tym orszaku idącym za Chrystusem, jest obdarowany, ale w 11 wierszu jest napisane, ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko, i on ustanowił. Inaczej mówiąc, dał dary wszystkim i dał dary szczególne Kościołowi w postaci apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. A więc Jezus jest tym, który zwycięża śmierć, pokonuje diabła, pokonuje grzech i obdarowuje błogosławieństwami, darami tych, których wyzwolił z mocy diabła i których prowadzi w tym triumfalnym pochodzie. Wyzwolonych nie już jako tych, którzy nadal są jeńcami, ale wyzwolonymi, którzy są tymi, którzy służą Wszechmogącemu Bogu. Obficie on obdarował Kościół. Moi drodzy, czym jest to obfite obdarowanie? Bo tutaj jest mowa o tych pięciu służbach. Niektórzy to tłumaczą jako urzędy. Bardziej przychylam się, że są to służby, przez które Bóg postanowił wyposażać Kościół. Jest niezwykle ważnym, żeby Kościół miał te dary w postaci tych pięciu służb. Ale skoro on obdarował tych jeńców i darami ludzi obdarzył, to zastanawiam się, jakie to są dary. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, od 3 do 8 czytamy, zwróćmy na to uwagę, że Bóg w swoim Duchu Świętym obdarowuje każdego w Kościele. I tutaj wymienionych jest 6 darów, nazywamy je darami motywacyjnymi, darami, które określają służbę, jaką mogę pełnić w Kościele. Sądzę, że każdy z nas posiada co najmniej 2 z tych darów gdzieś, które są obecne w naszym życiu. Od 4 wiersza przeczytam dla kontekstu. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary, dosłownie charyzmaty, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli diakonia, czyli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto zachęca dosłownie, to w zachęcaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Tu jest napisane wyraźnie, mamy różne dary. Inaczej mówiąc, nikt z nas nie został pominięty w tym obdarowywaniu do służby. One stają się w całej pełni namaszczone, błogosławione przez Boga w momencie naszego nawrócenia. Niektóre z tych rzeczy są włożone w nas od urodzenia, ale kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, Bóg je bierze, które są w tobie i pozwala, żebyś tymi darami usługiwał Kościołowi. Cudownie jest wiedzieć, że mamy tego, który nas prowadzi, wiedzie za sobą jako swój orszak, jako tych, których wyzwolił, a z drugiej strony, którzy staliśmy się jego ludem i który nas obdarowuje w tak bardzo bogaty sposób. Bo tu jest napisane, ludzi darami obdarzył. Jeszcze możemy przeczytać w liście do Koryntian, gdzie mowa jest o tych 9 rodzajach charyzmatów, darach łaski, przejawach Ducha Świętego.
to są przejawy. Tamte dary są dane, są pewne predyspozycje, które Bóg w nas wkłada, które posiadamy, a tu są, tutaj jest mowa o przejawach, przejawach różnie, 12 rozdział 1 listu do Koryntian, w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Oczywiście, żeby dary Ducha mogły się manifestować, muszę być napełniony Duchem Świętym, chodzić w pełności Ducha Świętego, ale jednak każdy z nas ma tą możliwość, aby wziąć dar Ducha Świętego i aby dary Duch Święty mógł się w swoich darach przez nas manifestować. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha i mamy tutaj wymienionych tych 9 cudownych darów Ducha Świętego. Ale zwracam uwagę, w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I wiersz 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Oczywiście, że te dary, te manifestacje Ducha będą się dziać wtedy w twoim i w moim życiu, jeżeli my będziemy na to otwarci i tego pragnący. Będziemy tego szukać, a Słowo Boże, apostoł Paweł w liście do Koryntian wręcz mówi, zazdrośnie starajcie się, u nas jest to oddane, usilnie starajcie się o dary Ducha Świętego. A więc mamy tego, który wzywa nas do jedności, do właściwego postępowania, który stąpił do podziemi i ogłosił całkowite zwycięstwo. Kiedy wstępuje do nieba, prowadzi za sobą jeńców, tych, których odkupił, jeżeli to są oni, jeżeli to tak zrozumiemy, i obdarzył ich swoimi darami różnego rodzaju, po to, aby Kościół mógł być błogosławiony pod każdym względem. To jest ten jego plan, odniósł całkowite zwycięstwo Bóg w Chrystusie Jezusie nad diabłem, śmiercią i grzechem. I dalej, i On ustanowił. On ustanowił. I tutaj mamy tych 5 rodzajów służb. Ci ludzie mają szczególnego rodzaju obdarowanie. Już kiedyś wspomniałem, najprościej mówiąc, apostoł ma takie namaszczenie i obdarowanie, że głosi Ewangelię, ludzie się nawracają i zakłada zbory. Żaden z innych nie ma takiego autorytetu duchowego jak apostoł. On jest i ewangelistą, i nauczycielem, i pasterzem, a później on ustanawia starszych w zborze i idzie dalej. I Bóg go niesamowicie błogosławi. Nie każdy ma tą możliwość. Ale tutaj ten apostoł także jest wymieniony, że on, zakładając ten zbór, który powstaje, on go wyposaża. Tu jest to słowo, aby przygotować, to jest słowo greckie katartizo, to słowo katartizmos, które tutaj jest użyte, oznacza doskonalenie i przysposobienie i pochodzi od greckiego katartizo, uporządkować, uzupełnić, naprawić, zaopatrzyć, wyposażyć, udoskonalić. Kiedy patrzymy na tych 5 rodzajów służb, które tutaj są wymienione, one właśnie to mają na celu, aby Kościół był uporządkowany, zaopatrzony, wyposażony, udoskonalony w tym, do czego Bóg go powołał. Jest niesamowita służba apostoła. Popatrzmy, kiedy apostoł Paweł z inspiracji Ducha Świętego udaje się w podróże misyjne, to zbory powstają jak grzyby po deszczu. Żaden inny nie ma takiej służby. On zakłada zbory. Jest niesamowite namaszczenie Ducha Świętego. Czasami zaczyna się od pojedynczych osób. Gdzieś tam nad rzeką Paweł przychodzi do Filipii, szuka synagogi, nie ma w Filipii synagogi. To jest miasto weteranów rzymskich, a więc tam nie ma synagogi. Szuka ludzi, którzy by się modlili do Boga i znajduje niewiasty. Chyba dobrze pamiętam i tam Pan otworzył serce Lidii, tak? On głosi. Jest kilka osób, które się nawraca. Nawet na Areopagu w Atenach, kiedy wydawało się, że Paweł poniósł fiasko, jest kilka osób, które za nim idą.
Niesamowite namaszczenie, ale nie tylko. On, kiedy już założy zbór, on jest tam tak długo, aż ten zbór jest umocniony, wyposażony, kiedy tam będą starsi zboru, tak jak to robił w zborach Galacji, kiedy wracał z powrotem podczas pierwszej podróży misyjnej, która trwała około niecałe trzy lata, w powrotnej drodze ustanawiał starszych po zborach. Niesamowita służba. Potrzebujemy tej apostolskiej służby. Jest tylko 12 apostołów, którzy są w tej Nowej Jerozolimie, w tym szczególnym miejscu, ale służba apostolska cały czas jest kontynuowana. I on ustanowił jednych apostołów, innych proroków, aby przekazywali Boże Słowo dla Kościoła na ten czas, czy objawiali zamysły i zamiary Boga odnośnie ludzi, czy też całych zborów. Oni są w fundamencie, pamiętamy z tego listu do Efezjan. Ewangelista, jak już wspomniałem kiedyś, głosi słowo w prosty sposób, ale jest to Boże namaszczenie, że sumienia ludzi są budzone. Nagle ci, którzy słuchają, są konfrontowani ze świętością Boga, zaczynają widzieć swój duchowy stan i to skłania ich do wołania, aby Bóg im przebaczył ich grzechy. Wiecie, potrzebujemy tych służb i potrzebujemy Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu. Wiecie, gdyby Bóg nam nie pomógł, dając Ducha Świętego i posyłając różnego rodzaju ludzi, którzy są darami dla Kościoła i dla jego życia, nie zobaczylibyśmy swojego stanu. Człowiek jest tak zatwardziały, tak zamknięty, że jest mu trudno dostrzec, że potrzebuje łaski i zbawienia i nawrócić się do żywego Boga. I mamy tych nauczycieli, którzy wyposażają Kościół, nauczają słowa, doktryny, prawdy, wyjaśniają. Wiecie, ja z wielką radością zawsze słucham ludzi, którzy właśnie jakakolwiek, czy to ewangelisty, czy to nauczyciela, którzy mają ten szczególny dar i oni gdzieś mają takie wniknięcie w słowo, że wspaniale jakby rozświetlają nagle to, co wydawało się takie jak zakryte i nie można było zrozumieć, a nasze serce pała w tym momencie, kiedy jest zwiastowane Boże Słowo. I pasterze tam są. Każda z tych służb jest darem dla Kościoła. To, co powinien Kościół zrobić, to rozpoznać ludzi, którzy są obdarowani i przyjąć ich posługę. Bo mogą ludzie zamknąć się na posługę. Bóg może posyłać proroków, Bóg może posyłać apostołów, ewangelistów, nauczycieli, pasterzy, ale ludzie mogą się zamknąć na ich posługę. Zresztą tak było i w służbie Pana Jezusa, i w służbie apostołów. Jedni otwierali swoje serca, inni dawali odpór temu, co tej służbie, którą oni czynili. To słowo katartizo, które, jak powiedziałem, ma kilka znaczeń, których wspomniałem tutaj, znaczenie uporządkować, naprawić, uzupełnić, zaopatrzyć, wyposażyć i udoskonalić, jest na przykład użyte w Mateusza 4,21, kiedy Jakub i Jan naprawiają sieci, tam jest katartizo, naprawiają sieci, rybacy, bo to słowo. Jeżeli w Kościół jest, on potrzebuje mieć naprawione sieci. Kochani, my jako zbór powinniśmy mieć naprawione sieci w tym znaczeniu, żebyśmy byli zdolni do połowu ryb, zdolni do zwiastowania, do zdobywania dusz dla Jezusa Chrystusa. Ale właśnie te 5 rodzajów służb do tego mają nas przygotować. Ewangelista jest nie tylko tym, który głosi, ale on też rozpala pasję w zdobywaniu dusz dla Chrystusa, członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Nauczyciel daje nam zrozumienie, abyśmy mogli innym też wyjaśniać Słowo Boże, rozumieć i wyjaśniać i tak dalej. Ale w liście do Galacjan 6,1, kiedy widzisz, że twój brat grzeszy, idź go napomnij. Czyli inaczej, ja chciałbym to, żeby nam ta myśl nie uciekła,
Bracia, 6 rozdział, wiersz 1. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. I tam jest to, poprawiajcie to katartidzo. Poprawiaj go. Tak jak naprawiane są sieci, tak musimy naprawiać czasami jeden drugiego. W duchu łagodności, bacząc, abyś i ty sam nie był kuszony w danej dziedzinie, pilnując swojego własnego życia. To słowo katartidzo występuje w 1 Koryntian 1,10, gdzie Paweł mówi, bądźcie jednej myśli, jednego zdania, czyli wzywa zbór w Koryncie, który przechodzi takie dość poważne problemy w kwestii jedności. I tam jest, abyście byli zespoleni jednością myśli i zdania. I tam jest też użyte to słowo katartidzo. Ale żeby jakoś jeszcze bardziej mogliśmy to słowo zobaczyć, jego znaczenie, to kiedy Bóg czynił świat przez słowo, jest napisane, że świat jest sprawiony słowem Boga. Katartidzo jest sprawiony słowem Boga. Jak świat jest sprawiony słowem Boga? Zobaczcie, jest uporządkowany, jest zaopatrzony świat, przyroda jest wyposażony we wszystko, aby mógł wspaniale, we wspaniałej, doskonałej symbiozie funkcjonować. I kiedy na to zwróciłem uwagę, co myślę, Boże, bez tego katartidzo, bez tego Twojego sprawowania, uporządkowania, zaopatrzenia, wyposażenia, jakżeżby ten świat wyglądał? A wszędzie, gdzie ty i ja spojrzymy, widzimy cuda i moc Bożą. Ja przynajmniej to dostrzegam. Kiedy spaceruję wzdłuż Wisły, chyba za każdym razem patrzę na Wisłę, rzekę, na tą wodę, która czasami jest bardzo wzburzona, jak padają deszcze, albo leniwie sobie płynie. I mówię, Boże, ależ woda jest cudem. Ja patrzę na cud. Na wszystko właściwie, na co patrzymy, na nasze ciała, cokolwiek, to jest cud. H2O. 70% naszego ciała to woda. A Biblia mówi, że światy zostały ukształtowane i powstały w wodzie i przez wodę. Jakby to jest ten główny budulec, którym posłużył się Bóg. Świat jest uporządkowany, wyposażony, wydoskonalony we wszystko, abyśmy patrząc na to, co Bóg uczynił, mogli widzieć Stwórcę. I aby ten świat mógł jakby sam bronić siebie przed inwazją człowieka. Tak jak nasz organizm. Komórki, które się odnawiają i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite rzeczy. I teraz patrzę na Kościół. One, te 5 służb jest danych Kościołowi, aby Kościół był absolutnie wyposażony we wszystko, co jest niezbędne dla jego życia, służby i działania. Tak jak ten świat materialny. Tak w tym duchowym znaczeniu Bóg wyposażył nas. A więc pomyślmy przez chwilę. Nie jestem człowiekiem, który nie ma łaski. Jest mi dana miara łaski. Jest mi dana miara wiary. Są mi dane potencjalnie charyzmaty, dary, przejawy Ducha Świętego, jeżeli tylko otworzę się na Boże działanie. Każdy z nas ma te dary motywacyjne, abyśmy mogli pewne zdolności, które Bóg włożył w nas, a które w momencie nawrócenia mogą być użyte dla Bożej chwały. Wyposażony. Ale tych 5 służb jest napisanych dalej, to katartidzo, aby przygotować, nie tylko wyposażyć, ale przygotować świętych do diakonii, abyśmy użyli cały potencjał, który mamy, służąc sobie nawzajem. Bo diakonia, bo posługiwanie to jest diakonia. Członki ciała mają sobie służyć. Czyli słowo diakoneo, być sługą, usługiwać i służyć. I w pierwszym liście Piotra, apostoł Piotr znowu tak pięknie pod koniec 4 rozdziału, tak w 4 rozdziale, może nie pod koniec, gdzieś w środku tego rozdziału, mówi tak,
Okazujcie gościnność jedni drugim. To jest siódmy ten dar motywacyjny, gościnność. Bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc mam usługiwać tym darem łaski, mam go rozpoznać i z reguły, angażując się w różne dziedziny życia Kościoła, nagle odkrywam, będąc otwarty, chętny, aby służyć innym, nagle odkrywam, o, ja jestem w tym dobry, Bóg mnie w tym błogosławi. Kiedy coś wezmę, coś zrobię, to ma sens, bo ja mogę coś zrobić, ale to jest takie, że za bardzo nie będzie z tego pożytku, ale ktoś inny to weźmie, on ma dar. I to pięknie wygląda, jest to wspaniale zrobione. Diakonia. Usługujcie. Paweł pisze, Piotr pisze, usługujcie tym darem, jaki każdy z was otrzymał. A więc tych pięć służb ma przygotować, ma nas otworzyć, zainspirować, aby Kościół całym sercem zaczął usługiwać sobie nawzajem. Po drugie, tu jest napisane do budowania ciała Chrystusowego. O tym budowaniu jest w wielu miejscach, mnóstwo wersetów. Ale sam list do Efezjan 2:22, kiedy Paweł mówi na fundamencie apostołów i proroków, jesteśmy zbudowani, Paweł pisze w tym drugim rozdziale, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A więc tych pięć służb jest danych Kościołowi, aby przygotować, wyposażyć do posługiwania, do tego, żebyśmy budowali. List do Tesaloniczan 5:11 mówi, zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Efezjan 4:16, trochę niżej, rośnie i buduje siebie samo w miłości to ciało. Dalej, abyśmy doszli do jedności wiary. Ktoś mógłby to przetłumaczyć, oddać, żebyśmy mieli zrozumienie doktryny biblijnej, tego, co Boże Słowo naucza na różne tematy dotyczące Boga, człowieka, zbawienia i tak dalej. Oczywiście, że nigdy nie będziemy we wszystkim może się zgadzać i mieli jednakowego zrozumienia, ale tych pięć służb ma do tego doprowadzać, żeby te najważniejsze, wielkie prawdy, abyśmy tutaj mieli jasne, jednakowe zrozumienie i spojrzenie. Ciekawe, że tutaj też, abyśmy te pięć służb wyposaża nas do tego, abyśmy doszli nie tylko do jedności wiary, ale poznania Syna Bożego. To jest ciekawe. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od czwartego gdzieś wiersza jest napisane, że do wiary mamy dołożyć, pamiętacie, takich siedem cnót albo przymiotów. I tam jest ciekawe, abyście nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana albo w poznawaniu Pana. Wiecie, kiedy czytałem to wiele razy, to bardziej bym poszedł za tym, abyście nie byli bezczynni, bezużyteczni w służbie. Ale drugi list Piotra mówi o czymś innym. Że my mamy dołożyć do wiary cnotę, poznanie, pobożność, braterską miłość, miłość, tam jest wytrwałość, wstrzemięźliwość, abyśmy nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana. I tam dalej jest obietnica, abyście mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. A więc tych pięć służb mam przygotować Kościół, abyśmy lepiej poznali Pana, którego już poznaliśmy. Ma to sens? Myślę, że ma. On jest tak niezgłębiony, tak bardzo go potrzebujemy poznawać. Do męskiej doskonałości, tu jest mowa o dojrzałości, męskiej doskonałości, do wymiarów Chrystusowych. Dlaczego? Bo Paweł tutaj mówi, abyście nie byli dziećmi. I to nie chodzi o takie małe brzdące, które biegają. To nepieś, które tam jest użyte, oznacza niemowlęta. I zawsze ma negatywne znaczenie.
nie oznacza noworodka, oznacza niemowlę, niedojrzałe dziecko. Kiedy Paweł mówi, nie mogę do was mówić jak do duchowych, ale jak do cielesnych, do niemowląt. I tam jest też to słowo nepiois. On mówi, aż dojdziemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Pięć służb. Jak wielkie zadanie. Powoli kończę. Będziemy się za chwilę modlić. A i tak sobie pomyślmy, czy niemowlę jest zdolne, bo po czym mogę do dojrzałego chrześcijanina, albo tego, który wzrasta w dojrzałości, jak go możemy odróżnić od tego nepiois, od tego niemowlęcia, które ma tutaj te negatywne konotacje. Niemowlę nie jest w stanie przygotować sobie pokarmu. Musimy mu go przygotować i dać. I to jest mleko. Prawda? Nie, ono nie jest dojrzały chrześcijanin, albo inaczej, ten, który dochodzi do dojrzałości, bierze słowo i on sam się karmi Bożym Słowem, kiedy go studiuje. Jest już na tyle dojrzały, że potrafi właściwie zrozumieć słowo. Oczywiście mamy Ducha Bożego, ale też w tym musimy wzrastać. Nasze poznanie jest bardzo różne. Ja ciągle się muszę uczyć i muszę powiedzieć, ciągle wiele rzeczy jeszcze muszę poznać. Ale kiedy czytasz słowo, mogę się nim karmić, bo jestem nie nepiąc, ale już sam jestem w stanie posmarować sobie kromkę chleba, ukroić i zjeść. Rozumiecie? Tak ja biorę słowo, czytam i Bóg do mnie mówi i staram się go głębiej zrozumieć, jego właściwy sens, bo żebym nie był unoszony lada wiatrem nauki. I potrafię z czasem, jestem wyćwiczony, potrafię właściwie interpretować słowo i nie jest, stanę się łatwym łupem dla innych. Popatrzcie, ten niedojrzały ciągle potrzebuje opieki. On nie opiekuje się innymi, ale on potrzebuje opieki. A jeżeli ciągle oczekujemy, żeby inni o nas się troszczyli, zabiegali i tak dalej, to ciągle jesteśmy niedojrzali. Ale wzrastam w Chrystusie i nagle staję się tym, który troszczy się o innych. Opiekuje się innymi. Już nie wołam za innymi, pomóżcie, zróbcie i tak dalej, ale nie. Ja sam staram się chronić innych i pomagać innym. Nawet małe dzieci, jest różnica. Jak patrzę na Milenę i Julkę, to Milena już chroni, już jest starsza, już chroni Julkę. Oczywiście obie przeżywają, jak jedna płacze, druga też, bo tamta płacze, bo jest jej smutno. Ale już od małego widać, jak jest ta troszeczkę większa dojrzałość i ten starszy już czuje taką odpowiedzialność. Niemowlę nie ma pojęcia o tym. A więc absorbuje, nie jest w stanie przygotować sobie posiłku, ciągle wymaga troski i opieki, nie umie rozeznać, co jest dobre, a co złe, co dasz niemowlęciu, to zje. Ale ty i ja, jeśli już mamy smak przez wyćwiczenie się w Słowie Bożym, rozważaniu, wyćwiczony, to jesteś w stanie określić, co podoba się Bogu, a co nie. Nie musi nikt za tobą biegać i mówić, słuchaj, ty tego nie rób, bo Bogu się to nie podoba. Nie, bo ty już będziesz wiedział, studiując, rozważając Słowo Boże, jesteś otwarty na jego korektę i właśnie to wiesz. Są dani Kościołowi, aby każdy z nas, będąc szczery w miłości, pod każdym względem wzrastał w Chrystusa. Był z Nim spojony i z sobą nawzajem. Abyśmy służyli sobie, o tym mówi 16 wiersz, zgodnie z przeznaczeniem, powołaniem, budując się siebie nawzajem. A później dalej Paweł wyjaśnia, jak mamy postępować, bo mówiliśmy, Paweł jakby cofa się później troszeczkę
niżej i mówi o tej zatwardziałości, w której tkwiliśmy i mówi, żebyśmy już w to nie wchodzili. I mówi, jak mamy, to nowe stworzenie ma dalej postępować. Chciejmy powstać. Chciejmy się modlić. Jesteśmy wezwani przez ten list, przez Boże Słowo do tego, aby stawać się dojrzałymi. Też módlmy się, aby Bóg dawał na naszej drodze, posyłał te dary w postaci ludzi, a też módlmy się, Panie, chcę używać tym całym potencjałem, który włożyłeś we mnie. Chcę służyć Tobie, żyć dla Ciebie i usługiwać. Czy jesteśmy gotowi się modlić, prosić o to Boga? Czy jesteśmy gotowi otworzyć nasze usta i modlić się w tym kierunku, aby Pan mógł Ciebie, mnie używać, aby mógł wzrastać, dojrzewać? Panie, tak przychodzimy przed Twój majestat. Panie, tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Panie, tak pragniemy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, dojrzali w Nim. Ludźmi, którzy tak jak Chrystus troszczył się i zabiegał, abyśmy byli tymi, którzy w Jego imieniu, w Jego mądrości, w Jego pomazaniu iść i troszczyć się o siebie nawzajem i o innych. Panie, dziękuję Ci, że włożyłeś w Kościół wszelki potencjał i dziękuję Ci za te dary w postaci ludzi i za dary, które dajesz charyzmaty każdemu członkowi Kościoła. Panie, modlę się, posyłaj też i dla naszego Kościoła i proroków, i ewangelistów, i nauczycieli. Posyłaj, jeśli trzeba, apostolską posługę. Panie, w imieniu Jezusa prosimy Cię, Panie, tak bardzo potrzebujemy takiej zachęty, doposażania, które płynie z tej służby, z tych służb. Panie, błogosław nas. Błogosław ten zbór, Panie. Błogosław nasze serca. Panie, daj, abyśmy posługiwali najlepiej, jak potrafimy, Panie. Według powołania i obdarowania. Dziękuję Ci, Jezu, że Kościół nie jest bezradny, pozostawiony sam sobie, ale jest w cudowny sposób wyposażony, przygotowywany. Błogosławimy Cię, Panie. Amen.